Chyba że ten diabeł każdą sytuację chwilę wykorzystuje. Ile dobrego było tu powiedziane, jak mi tu kamera stanęła. Tak, że Maciej Pruskowski się uaktywowały i kara. Że reprywatyzacja mieszkań, złodzieje mieszkań, że będą kolejne zatrzymania. Bardzo dużo ciekawych rzeczy, że lepiej, żeby się ludzie przyznawali. Dlaczego to robili, żeby dalej już tego nie? Bo wszystko wyjdzie. Także widzicie państwo. Bardzo się cieszę, że... Hamom, bo to wiecie państwo, to w ogóle bez serca. No, hamstwo. Hamstwo, no, katolicy mówią, że dosko, chociaż ja tego nie myśliłam. Że zabieranie. Facet nad grobem, a jeszcze jest facet. Maria, a jeszcze facet. Nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale eksperci
i działacze samorządowi apelowali, żeby pan, pani Piotr Iwan odeszła ze swojego stanowiska po to, żeby te afery można było bezstronnie wyjaśnić, po to, żeby Warszawa mogła sprawnie funkcjonować. Tu właśnie Platforma Obywatelska rozpoczęła paraton ochrony politycznej nad panią prezydent Warszawy. No i do dzisiaj sprawuje ona swój urząd. Natomiast rozwijające się śledztwo każdego, może nie każdego dnia, ale każdego tygodnia przynosi inne dodatkowe fakty, dodatkowe informacje i nie byłbym zaskoczony, gdyby się w pewnym momencie okazało, że nie uda się obecnej ekipie ratu Warszawy dotrwać do wyborów samorządowych, tylko zmiany nastąpią wcześniej. Panie pośle, czyli można powiedzieć, że może to być czubek góry lodowej dopiero, ponieważ, no tak jak pan poseł wspomniał, powoli wychodzą pewne kwestie, pewne nieprawidłowości jedna po drugiej i kolejne osoby otrzymują, jeśli tak można powiedzieć, status podejrzanych. Natomiast na pytanie, w jaki sposób jakby tak bardzo szczegółowo, bardzo głęboko w tę sprawę wniknąć i ją rozwiązać, czy jest być może potrzebna jakaś komisja śledcza w tej kwestii? No sytuacja rzeczywiście jest niezwykła i chyba nieporównywalna żadną inną aferą, która do tej pory w Polsce nie ma miejsca, nie tylko ze względu właśnie na tysiące osób poszkodowanych, ale i ze względu na miliardy złotych, które zostały rozkradzione. Dlatego też została stworzona koncepcja specjalnej komisji, która się będzie zajmowała rozwiązaniem tych problemów, które wypływają z tej sytuacji. Tutaj mówimy o komisji, która będzie działała równolegle do prokuratury. Nie będzie to komisja śledcza, będzie to komisja mająca o wiele szersze uprawnienia, bo na przykład ta komisja będzie mogła też wnioskować o zmianę wpisów w księgach wieczystych, będzie mogła swoimi działaniami prowadzić do zwrotu nieruchomości, które zostały z naruszeniem prawa przejęte. Będzie mogła w końcu mieć wpływ na ewentualną wypłatę odszkodowań. Ale tu też warto podkreślić, jaka była postawa Platformy Obywatelskiej w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło propozycję powołania takiego ciała. Oczywiście z jednej strony furia, wściekłość i atak, które miały służyć jednemu celowi, żeby nie powoływać tego organu, który będzie mógł pomóc w rozwikłaniu tej, jeśli nie największej, to jednej z największych afer, które miały miejsce po 89 roku. Tak jak ktoś powiedział, to rzeczywiście wydaje się, że jest wierzchołek góry lodowej, bo mamy dzisiaj wiedzę o kilku osobach, którym przedstawiono zarzuty, ale nie ma co mieć złudzeń. Ta skala nieprawidłowości i kradzieży, która miała miejsce w Warszawie, nie mogła być dziełem tylko kilku osób. To jest na pewno o wiele większa grupa i bardzo ważne jest ustalone, jaką rolę odgrywały władze Warszawy w tym procederze. Dlaczego? Bo nie ma co być naiwnym i wierzyć, że decyzje o zwrocie czy to nieruchomości, czy odszkodowań w wysokości ponad 100 milionów złotych nierzadko zapadały poza wiedzą władz Ratuszu Warszawskim. To są takie decyzje, o których musi wiedzieć ratusz, na które ma wpływ bezpośrednio prezydent i jego najbliższe otoczenie. Wyjaśnienie tego, czy to była jakaś skrajna nieudolność, czy to było działanie z jakimś biernym przyzwoleniem, czy może jeszcze jakiś inny udział w podejmowaniu tych decyzji jest szalenie ważne i powiedziałbym nawet kluczowe dla wyjaśnienia całej afery Warszawskiej. Można powiedzieć, że z jednej strony, no właśnie to co narzuca się, czy nie wiedza najwyższych władz Warszawy w tej kwestii, czy wiedza i aprobowanie tego zachowania jest słabości prezydenta Warszawy i tych, którzy władze w Warszawie sprawują. Odpowiedzialność i stopień zaangażowania, te przyczyny tego, dla których możliwe było takie, a nie inne wyprowadzanie pieniędzy i prowadzenie osób na wielką skalę, to są sprawy do ustalenia przez prokuratora. My możemy jako politycy powiedzieć, że odpowiedzialność polityczna prezydenta Warszawy jest oczywista, że Hanna Gronkiewicz-Waltz ponosi stałą tę odpowiedzialność. Prokurator musi określić, czy tutaj jakieś inne odpowiedzialności również ze strony pani prezydent miała miejsce. No ja chciałbym, żeby jak najszybciej ta sprawa została zamknięta, sfinalizowana, żeby warszawiacy i w ogóle Polacy mogli żyć w takim przekonaniu, że jest sprawiedliwość w naszym kraju, że nie ma przyzwolenia na cwaniactwo, złodziejstwo, że winni tego rodzaju nadużyć są surowo karani. Będziemy się na pewno tej sprawie przyglądać, natomiast jeszcze w drugiej kwestii chciałbym poprosić pana posła o komentarz w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Oczywiście projekt jest już torpedowany przez opozycję, tak zwaną totalną, tak samo się to nazywa, szczególnie Platformę Obywatelską, która mówi, że będzie to krach finansowy zarówno dla Warszawy, jak i dla tych wszystkich miast, które mają wejść w skład tej metropolii warszawskiej, jeżeli tak możemy to roboczo nazwać. Jakie są zalety? Dlaczego taki projekt został złożony? Ja muszę najpierw odnieść się do rzeka do samego ataku, samej krytyki Platformy Obywatelskiej. To jest partia, która nas przyzwyczaiła do tego, że niezależnie co Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje, co zrobi, to ze strony Platformy Obywatelskiej następuje atak. I to atak nie merytorycznie, nie dyskusja o faktach, tylko wielki krzyk, wrzawa i awantura o charakterze wyłącznie politycznym, niemerytorycznym, przekonywanie Polaków, że to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jest złe. I tego rodzaju ataki miały niektóre najbardziej kuriozalne i wydawałoby się oczywiste przykłady. Jak przypomnę, kiedy wprowadzaliśmy program 500+, program, dzięki któremu 70% dzieci wyszło ze skrajnego ubóstwa, Platforma Obywatelska awanturowała się i krzyczała, że to jest niedobry program, nie da się go realizować, że nie należy go wprowadzać. Kiedy wprowadzaliśmy program Mieszkanie Plus, reakcja była podobna. Kiedy obniżaliśmy zgodnie z zapowiedziami wyborczymi wiek emerytalny, reakcja Platformy Nowoczesnej była podobna. W związku z tym nie dziwi nas, że i przy tej okazji Platforma nie podejmuje merytorycznej dyskusji, tylko wszczyna kolejną awanturę i powtarza swoje rytualne zarzuty wobec Prawa i Sprawiedliwości. A fakty są takie. Projekt, który złożył poseł Jacek Sasin, czy właściwie projekt, którego sprawozdawcą jest poseł Sasin, bo to jest projekt Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ma zasadniczy cel. Ułatwienie życia mieszkańcom Warszawy i gmin ościennych. To są i to jest tak, że bardzo wielu mieszkańców gmin wokoło warszawskich pracuje na co dzień w Warszawie. W związku z tym mamy kwestię dotyczącą komunikacji. Komunikacji, która będzie o wiele prostsza, zorganizowanie której będzie o wiele prostsze i skuteczniejsze w sytuacji, kiedy te gminy, te tereny stworzą, jak sam ojciec powiedział, metropolii. Kwestia dostępu do kultury wysokiej. Tak samo w gminach podwarszawskich jest to zupełnie co innego niż w Warszawie. W związku z tym różnego rodzaju ułatwienia, które obejmą również mieszkańców terenów dziś podwarszawskich, a w przyszłości mam nadzieję mieszkańców metropolii, no, będą służyć wyłącznie warszawiakom i mieszkańcom gmin ościennych. W związku z tym troska o dobro Polaków, w tym wypadku mieszkańców Warszawy i okolic, jest podstawową przesłanką do tego, żeby ten projekt ustawy złożyć. Jeżeli chodzi o procedowanie tego projektu, to jakie są prognozy? Kiedy ewentualnie ta ustawa mogłaby wejść w życie? W tej chwili ustawa trafiła do laski marszałkowskiej. Mam nadzieję, że na jednym z lutowych posiedzeń Sejmu będziemy już mogli się nią zająć. Nie wiem, czy projekt zostanie skierowany do komisji, czy od razu do pierwszego czytania w Sejmie. Natomiast myślę, że prace w Sejmie powinny
powinny zająć najwięcej, to kilka tygodni, w czasie tych kart jeszcze będą prowadzone konsultacje, dyskusja. Też będziemy chcieli wyjaśniać wszystkim zainteresowanym, jakie są rzeczywiste korzyści z wprowadzenia tej ustawy, bo tak jak już dziś mówiliśmy, Platforma Obywatelska i Nowoczesna przy startu PSL-u starają się zdezawuować ten projekt, starają się przedstawić go w niekawdziwym świetle, w jakimś wyprzedzionym zwierciadle. W związku z tym mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni w Izbie Niższej poradzimy sobie z procedowaniem. No a jak to będzie wyglądało dalej w Senacie i jeśli chodzi o podpis pana prezydenta, to już są pytania do Izby Wyższej i do kancelarii prezydenta, ale jestem przekonany, że wszyscy dołożymy starań, żeby ten projekt poprawiający życie warszawiaków, mieszkańców, gmin ościennych jak najszybciej został przez parlament uchwalony. Bardzo dziękuję, panie pośle, za komentarz do tych dwóch bardzo ważnych i też aktualnych istotnych spraw. Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem, pozdrawiam gorąco. Naszym gościem był pan poseł Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Yeah.
potesse.